Ewangelia, czyli dobra nowina o tym, że ukrzyżowany Chrystus powrócił do życia, nie wszystkim się spodobała. Arcykapłan zapytał apostołów: zakazaliśmy wam surowo, abyście nie nauczali w to imię, a oto napełniliście Jerozolimę waszą nauką i chcecie ściągnąć na nas krew tego człowieka. Odpowiedział Piotr i apostołowie: trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa, którego straciliście przybiwszy do krzyża. I zabronili apostołom przemawiać w imię Jezusa. Tak jak kiedyś, tak i teraz ta informacja, że Chrystus zmartwychwstał, że jest Bogiem żywym, obecnym pośród nas, nadal nie wszystkim się podoba. Podobnie jest z Bożymi przykazaniami. Chociaż Pan Bóg dał człowiekowi dekalog po to, by ludzie żyli w harmonii, zgodzie, pokoju, wzajemnym szacunku, czyli miłości, to mnóstwo ludzi odrzuca Boże wskazówki, prowadząc do krzywdy własnej, a także innych osób. Tak samo jest z wieloma innymi kwestiami, którymi na co dzień żyje Kościół. Warto by je odrzucić, zrezygnować z nich. Tak byłoby lepiej. I jedną z takich spraw jest kwestia celibatu, czyli bezżeństwa. Co jakiś czas słyszy się w mediach, że wkrótce papież zniesie celibat. A głównym argumentem za zniesieniem celibatu jest to, że celibat nie jest zgodny z ludzką naturą. Pan Bóg stworzył mężczyznę i kobietę po to, żeby byli ze sobą razem i by przekazywali nowe życie. I pierwsze słowa, jakie Pan Bóg skierował do obojga ludzi w raju, były: bądźcie płodni, abyście zaludnili ziemię. Także co jakiś czas słyszy się ze strony środowisk lewicowo-liberalnych takie głosy. Jak zazwyczaj są przeciwne Kościołowi, tak tutaj kierują się jakimś pozornym dobrem, żeby właśnie dla dobra Kościoła znieść celibat. Dzięki temu uniknie się różnych przykrych incydentów związanych z łamaniem ślubu celibatu. I także będzie to z ogromnym pożytkiem dla księży i sióstr zakonnych. Nagle pojawia się tutaj jakaś taka dziwna litość i troska ze strony tych środowisk wobec duchowieństwa, ponieważ księża i siostry zakonne no tak się męczą, żyjąc w tym celibacie, tak się męczą w tej samotności, że to byłoby dla nich wielkim dobrodziejstwem, wyzwoleniem. To jarzmo byłoby ściągnięte z ich ramion. I na pewno dzięki temu masowo pojawiłyby się powołania do seminariów czy zgromadzeń zakonnych, ponieważ celibat niszczy człowieka, negatywnie wpływa na jego psychikę czy relacje z innymi osobami. Jeżeli popatrzymy tylko od strony ludzkiej, to tak, można powiedzieć, że celibat jest sprzeczny z naturą człowieka. Ale warto dodać, że to Pan Bóg jest twórcą tej natury i tylko Pan Bóg może w tę naturę ingerować i wprowadzać pewne wyjątki. Przecież sam Bóg, Syn Boży, Jezus Chrystus, żył w celibacie. Nie miał żony, nie miał też biologicznych dzieci. I to jest naczelny argument. Niekiedy dzieci pytają mnie w szkole czy przy innych okazjach: plosy księdza, a dlaczego ksiądz nie ma żony? A ja pytam: a Pan Jezus miał żonę? A no nie. No właśnie dlatego ksiądz nie ma żony. I po temacie. Również jeżeli chodzi o te
kwestie związane z głosami, jakie idą od tych środowisk lewicowo-liberalnych, które tak bardzo chcą zniesienia celibatu, kierując się fałszywą litością, współczuciem i pozornym dobrem. Właśnie dlaczego? Ponieważ celibat jest dla nich solą w oku. Mnóstwo księży i sióstr zakonnych żyjących w czystości pokazuje współczesnemu światu, który w coraz większym stopniu ogarnięty jest przez ducha rozwiązłości seksualnej i pozbawiony jakichkolwiek hamulców czy granic właśnie w tej dziedzinie życia, że życie w czystości jest możliwe przez całe życie, od ślubów aż do śmierci, niekiedy właśnie przez te kilkadziesiąt lat. Dlatego skoro ktoś może przez taki długi czas żyć w czystości, oczywiście z Bożą pomocą, to tym bardziej na przykład narzeczeni przez te kilka lat narzeczeństwa mogą żyć w czystości, albo też w małżeństwie, na przykład w wyniku choroby czy jakiejś poważnej niedyspozycji, małżonkowie także są w stanie zachować dłuższą czy krótszą wstrzemięźliwość, a nie szukać już na boku jakiejś innej okazji. Oczywiście zachowanie celibatu nie jest łatwe. Wymaga niemalże każdego dnia walki duchowej, modlitwy o czystość, zawierzania siebie Panu Bogu i Matce Najświętszej, odcinaniu pokus i unikaniu okazji do grzechu, także poznawania swojego organizmu i uczenia się samokontroli. To wszystko wymaga wysiłku, ale z Bożą pomocą i z ludzkim zaangażowaniem jest możliwe zachowywanie celibatu i życie w czystości. W Ewangelii usłyszeliśmy o tym, jak Chrystus po zmartwychwstaniu ukazał się apostołom nad Morzem Tyberiackim. Dlaczego się ukazał? Aby ich przywołać do porządku. Szymon Piotr powiedział do apostołów: idę łowić ryby. Odpowiedzieli mu: idziemy i my z tobą. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie złowili. A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu. I potem jest to ognisko i posiłek, który wspólnie jedzą. I po tej historii jest ukazany dialog Chrystusa z Piotrem. I Pan Jezus przypomina Piotrowi i apostołom, do czego tak naprawdę są powołani. Nie do tego, by wrócili do rybołówstwa, do swojego dawnego życia, ale mają iść na cały świat i stać się rybakami ludzkich sumień, ludzkich serc. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, mówi Chrystus do Piotra, gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś, ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz swoje ręce, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz. To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. A wypowiedziawszy to, rzekł do niego: pójdź za mną. Celibat sprawia, że ksiądz czy osoba zakonna jest w pewnym sensie wolna. Nie ma zobowiązań wobec żony, męża, dzieci. Jest większej predyspozycji do głoszenia Ewangelii. I nie chodzi tu na przykład o takie sprawy praktyczne, jak częste przeprowadzki czy inne codzienne sprawy, ale również o kwestię związaną z heroicznym poświęceniem życia dla Chrystusa i dla wiary w Chrystusa. A przykład nam zostawił święty Maksymilian Maria Kolbe. Gdy został uwięziony w obozie koncentracyjnym przez Niemców, wraz z nim było więzionych mnóstwo innych ludzi, między innymi Franciszek Gajowniczek. W wyniku pewnych okoliczności Gajowniczek został skazany na śmierć. I gdy szedł do tej grupy egzekucyjnej, która miała za jakiś czas zginąć, krzyknął, że najbardziej żal mu żony i dzieci, które zostawi. I gdy to usłyszał ojciec Maksymilian Maria Kolbe, powiedział do niemieckiego żołnierza, że on pójdzie na miejsce tego Franciszka Gajowniczka. I tak się stało. Nastąpiła wymiana osób.
Ojciec Maksymilian zmarł śmiercią męczeńską. Franciszek Gajowniczek przeżył II wojnę światową, zmarł w połowie lat 90. I właśnie przez to święty ojciec Maksymilian pokazał, że jest gotów, że jest w predyspozycji pełnej do oddania życia dla Boga, też za bliźniego, że nic go nie trzyma tutaj na tym świecie, nic go szczególnie nie wiąże, nie ma zobowiązań wobec najbliższych. Celibat nie oznacza pogardy dla małżeństwa. Że małżeństwo jest gorsze, to ja będę księdzem czy siostrą zakonną. Właśnie nie. Odwrotnie. Wręcz odwrotnie. Celibat podkreśla wartość małżeństwa, to jak małżeństwo jest piękne i cenne, godne ofiary dla Pana Boga. We fragmencie z Apokalipsy świętego Jana usłyszeliśmy, jak apostoł opisuje wizję. Zauważył niebo otwarte, a tam baranek zabity, czyli symbol Jezusa Chrystusa. I ten baranek jest godzien wziąć potęgę i bogactwo, i mądrość, i moc, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo. A to bogactwo, mądrość, potęga, chwała, błogosławieństwo, czyli pomyślność, cześć, czyli szacunek, są to wartości, za którymi ludzie podążają, których pragną. Są to cenne wartości. I baranek zabity jest godzien wziąć te wartości. To są dary godne samego Boga. I tak samo ksiądz czy siostra zakonna, rezygnując z małżeństwa, założenia rodziny, właśnie ten piękny dar ofiaruje Panu Bogu. Gdy idziemy do kogoś na urodziny czy jakieś przyjęcie, na przykład wesele, to nie dajemy komuś w prezencie śmieci, ale coś cennego, ponieważ chcemy okazać szacunek wobec tej osoby i to, że ten ktoś jest dla nas ważny. Zatem skoro Pan Bóg otrzymuje taki piękny dar, to Pan Bóg jest ważny, jest najważniejszy i ten dar jest proporcjonalny do tego autorytetu Pana Boga. Dzisiejsza Ewangelia ukazała nam jeden z najpiękniejszych dialogów, jakie mamy w całej Biblii. Dialog miłości Boga i człowieka. A gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie więcej aniżeli ci? Odpowiedział mu: tak, Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego Jezus: paś baranki moje. I Chrystus jeszcze dwa razy pyta o to samo, a Piotr odpowiada: tak, Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham. Kluczowym argumentem, jeżeli chodzi o celibat, jest miłość oblubieńcza, wyłączna. Czym jest miłość oblubieńcza? Polega ona na tym, że drugiej osobie oddaje całego siebie, całe swoje serce, całą swoją miłość. I ten rodzaj miłości oblubieńczej, wyłącznej, odnosi się do zakochanych, przede wszystkim do małżonków. Czym innym jest miłość do dzieci, do rodziców, do krewnych. Ale właśnie ta miłość jest zarezerwowana przede wszystkim dla małżonków. Ja oddaję Tobie całego, całą siebie. Mąż żonie, żona mężowi. I czasami jest tak, że gdy na przykład mąż idzie z żoną, chodnikiem, spacerują i jak mąż się oglądnie za jakąś inną dziewczyną czy kobietą, to żonę to od razu drażni. Ponieważ jego wzrok, nie tylko wzrok, ale i serce być może właśnie ucieka już w inną stronę, a ona chce, żeby właśnie pełna miłość męża była skierowana ku niej, ku swojej oblubienicy. Albo gdy na przykład żona za często dzwoni do jakiegoś kolegi z pracy czy pisze SMS-y, mąż też się może zdenerwować, bo być może to serce żony już ucieka w innym kierunku. Ta miłość zaczyna się dzielić. Nie jest w 100%
skierowana ku swojemu mężowi. I nie chodzi tu o jakąś właśnie chorobliwą zazdrość, ale o to, by wyłączyć miłość wyłączna. Z tego stopnia miłości wyłączam inne osoby, aby skierować ją tylko na tę jedną, jedyną. I podobnie jest z kapłaństwem czy z życiem zakonnym. W miłości oblubieńczej, wyłącznej, ksiądz czy siostra zakonna ma całe swoje serce, całą swoją osobę z duszą i z ciałem, całą swoją miłość ukierunkować tylko ku jednej, jedynej osobie, którą jest Pan Bóg. A jeżeli byłby mąż, czy byłaby żona, ta miłość już byłaby podzielona w sercu kapłana czy osoby zakonnej. I napisał też o tym święty Paweł w liście do Koryntian. Człowiek bezżenny troszczy się o sprawy Pana, o to, jakby się przypodobać Bogu. Ten zaś, kto wstąpił w związek małżeński, zabiega o sprawy świata, o to, jakby się żonie przypodobać i doznaje rozterki. Podobnie i kobieta, niezamężna i dziewica, troszczy się o sprawy Pana, o to, by była święta i ciałem, i duchem. Ta zaś, która wyszła za mąż, zabiega o sprawy świata, o to, jakby się przypodobać mężowi. Wreszcie celibat wskazuje na wieczność, na to, jak będzie wyglądało nasze życie w niebie. Pan Jezus, zapytany o to, czy w niebie będą małżeństwa, odpowiedział, że w niebie ani nie będą się żenić, ani za mąż wychodzić, ale będą jak aniołowie. Co to znaczy, że święci, zbawieni są jak aniołowie? To znaczy, że żyją tylko Bożą miłością i ich serca są skierowane przede wszystkim ku Panu Bogu. I ta miłość jest ukierunkowana w stronę największej miłości, której źródłem jest Twórca i nasz Zbawiciel. Za tydzień będziemy obchodzić Niedzielę Dobrego Pasterza i dni modlitw o powołania kapłańskie i zakonne. Jeżeli Pan Bóg daje komuś powołanie do kapłaństwa czy życia zakonnego, to również daje łaskę do życia w celibacie. I tylko od człowieka zależy, czy podejmie współpracę z Panem Bogiem, czy nie, i się pogubi, i przez to doprowadzi do zgorszenia innych ludzi. Dlatego módlmy się za powołanych, za księży, siostry zakonne, aby mimo swoich ludzkich ograniczeń byli wierni złożonym ślubom. Módlmy się także o powołania kapłańskie i zakonne, szczególnie z naszej parafii i z naszych rodzin. Amen. Wierzę w jednego